Sama wystawa i tytuł to jest pomysł kuratora Gustawa Nawrockiego. Bierze się sam tytuł z takiego numeru inwentarzowego naszych dzieł tutaj. Mamy ich ponad 700 sztuk i postanowiliśmy w tym roku pokazać je publiczności, bo to jest tak, że te wszystkie rzeczy, które tutaj są, a nawet ich jeszcze więcej, one są wszystkie schowane w naszych magazynach i gdzieś tam po różnych kątach. I my ich na co dzień też nie widzimy, ale też przede wszystkim taką dużą szkodą jest to, że mieszkańcy nie mogą ich oglądać, a te zbiory BWA wcześniej, a teraz Miejskiego Ośrodka Sztuki stanowią, no wydaje mi się, że też taki cenny ślad, jak była tworzona kolekcja, obecności artystów tutaj właśnie w mieście, ale też ważnych wydarzeń takich jak Biennale Sztuki Sakralnej czy plenery tkackie, które też stanowią jakąś taką tożsamość tutejszego właśnie BWA. Mamy tutaj z jednej strony właśnie bardzo dużo takich zbiorów lokalnych, pochodzących od lokalnych artystów, ale też mamy takie znane nazwiska, jak choćby akurat tutaj mamy szczęście do tego, że prezentowany jest na co dzień Hasior i jego możemy tutaj oglądać w galerii, ale też mamy Dudę Gracza, czy pracę Dudy Gracza, czy Edwarda Dwórnika, więc jest to kolekcja, która też jest dość charakterystyczna dla innych BWA w Polsce. Właśnie w 30 maja przyjedzie do nas Ewa Tatar, która o 18 opowie nam o kolekcjonowaniu i mecenacie artystycznym w PRL-u. I to jest trochę tak, że te wszystkie kolekcje są do siebie w jakiś sposób podobne. Jedni byli szczęśliwsi, że mogli trafić na lepsze zbiory, inni dokonywali też dużo właśnie takich lokalnych zakupów i, no i też trochę opowie o tej logice właśnie kupowania, no bo rzeczywiście to jest strasznie dużo, tak, tych 700 obiektów, które tutaj są i nawet nie można sobie wyobrazić, w którym miejscu one tutaj przecież leżą w naszym miejscu, ale też zależało nam na tym, żeby pokazać tą wystawę trochę od innej strony, takiej właśnie może bardziej społecznej. Stąd też na ekspozycji nagrania z dokumentacją wernisaży, które odbywały się tutaj od 1981 roku. Pierwszego, bo od tego czasu były nagrywane. Ale też właśnie dokumentacja fotograficzna, też stare plakaty, które były charakterystyczne dla BWA. Pojawia się także ta wystawa w różnych zakątkach naszej instytucji, bo także na sali konferencyjnej, czy właśnie wychodzimy tutaj do holu i pokazujemy te wszystkie wspaniałe też świadectwa historii, wydaje mi się, właśnie tutaj, jak choćby zdjęcia pana Kućko, czy plakaty z Trebejki, które są rozlane na całej ścianie przecież sali, jednej z sal, która nie jest salą ekspozycyjną. Pojawiają się także tkaniny, także też te media są bardzo, bardzo różne. Czy istnieje szansa, żeby to pokazać jak w charakterze ekspozycji stałej, dlatego że to są naprawdę takie perełki, które warto pokazać i dla ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj chociażby do Gorzowa, jest to część naszego jakiegoś dorobku? No obecnie nie ma takiej możliwości, też nie mamy do tego przestrzeni, wiadomo, ekspozycyjnych. W nowym budynku, który jest planowany jeszcze i projektowany, też powierzchniowo wiemy, że nie będzie on jakoś dużo większy, więc też nie sądzę, żeby była taka możliwość, ale mamy oczywiście możliwość też ekspozycji co jakiś czas pewnych rzeczy albo wyciągania. Dzisiaj już jesteśmy po przejrzeniu też w większości, ja też miałam okazję się zapoznać z większością zbiorów i przynajmniej dokładnie się już dzisiaj lepiej orientuję w tym, co tutaj mamy i możemy je od czasu do czasu wyciągać, ale też do nich jakoś nawiązywać. Myślę, że właśnie tutaj Hasior przede wszystkim jest takim żywym punktem w naszym programie. Co jakiś czas pojawiają się jakieś odniesienia, jak choćby w zeszłym roku wystawa Bartka Kokosińskiego, którą przygotował pan Nawrocki, czy ekspozycja Sweter Hasiora, która była tutaj prezentowana jeszcze w styczniu właśnie przez pana Sejwę we współpracy ze studentami z Poznania. Także jest to
może ona stanowić na pewno jakiś punkt odniesienia dla naszych działań, aczkolwiek o stałej ekspozycji nie ma mowy, ale my też jesteśmy instytucją, która się zmienia, która na bieżąco prezentuje najnowszą sztukę, więc wydaje mi się, że będziemy dalej szli w tą stronę. Rozpoczęliśmy już współpracę z artystką Jaśminą Wójcik, która będzie chciała sięgnąć właśnie do pamięci mieszkańców Ostilonie, która jest tutaj przecież tak silna i jakby ta silna tożsamość tego, jak właśnie zaznacza się Ostilon w pamięci, w świadomości mieszkańców, więc chcemy tutaj, za dużo nie będę dzisiaj zdradzać, bo projekt jest w trakcie przygotowywania i tutaj ta koncepcja się ciągle rozwija, ale na pewno będziemy chciały sięgnąć właśnie do przede wszystkim do historii Ostilonu, do historii przemysłowej. Jaśmina jest też artystką, która pracuje na terenach pofabrycznych, jak choćby właśnie w Ursusie i tam odkrywa wspólnie z byłymi pracownikami zakładów Ursus w Warszawie tą historię, bardzo ciekawą historię zakładów i myślę, że też ma super doświadczenie w przybliżaniu takich historii szerszej publiczności, też tej młodszej, która dzisiaj niekoniecznie zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę albo niekoniecznie już używa kaset magnetofonowych. Sama kolekcja znajdująca się w naszej instytucji liczy 718 obiektów. One są skatalogowane pod właśnie taką nazwą MOS ST808 i kolejny numer inwentarzowy. No i postanowiliśmy otworzyć magazyny, no bo gorzowianie też nie zdają sobie sprawy z tego, co tutaj jest u nas. Oczywiście wszyscy wiedzą o Hasiorze, tych jego prac mamy 32 w sumie. Taki nasz eksportowy towar, można powiedzieć. Ale mamy też bardzo wielu ciekawych artystów, którzy wystawiali tutaj w Gorzowie i których pracę Jerzy Gąsiorek kupował. No mówię Jerzy Gąsiorek, no bo kiedy on odszedł, to już potem budżetu nie było i jedyne kilka obiektów, które otrzymaliśmy, to są darowizny, których tutaj nie eksponujemy. Mamy 5 obrazów Dudy Gracza, które wisiały do pewnego momentu w sekretariacie. I osoby, które przychodziły, też były zaskoczone, że prace Dudy Gracza, które teraz zyskują fajne ceny na aukcjach, tutaj są. Mamy bardzo ciekawe prace Józefa Łukomskiego. Mamy 8 rysunków Edwarda Dwórnika, które też były głęboko w magazynie i postanowiliśmy wyeksponować. Ale to nie wszystko, bo główny zbiór to są prace artystów lokalnych, którzy tutaj żyli, wielu już nie żyje niestety, ale tak jak BWA, każdy regionalny miało taki obowiązek, czy wpisaną ideę do statutu, żeby tworzyć kolekcje lokalne, to co potem zachęty robiły, to mamy potężny, taki spory, nawet reprezentatywny zbiór artystów, którzy są związani z Gorzowem, czy byli związani z Gorzowem. Andrzej Gordon, 5 olejów, kilkadziesiąt grafiki pasteli, Bolek Kowalski, fantastyczne zdjęcia Kućki z cyklu Gorzów Stary i Nowy, czy Opowieść o mieście. Jest też Znaleziony, który w zasadzie nie jest wpisany do naszych zbiorów. Taka opowieść właśnie Waldemara Kućki o Janie Korczu. Fantastyczny reportaż ze Starego Gorzowa z lat 60. bodajże. Ja mówię bodajże, no bo nie wszystko jesteśmy w stanie prześledzić, kiedy one były robione. No, pytałem się wielu osób, one nie są w stanie nam określić czasu, w którym te prace powstawały. Ale też z pierwszej wystawy, chociażby kiedy powstał BWA z 1980 roku, mamy dwie prace naszych autorów, Juliusza Piechockiego i Szczepana Wleklika, który też jest reprezentowany jeszcze w innej sali swoimi grafikami. Trudno mi wymienić tutaj wszystkich. Też nieżyjąca Romana Kaszczyc, która co prawda w Gorzowie nie mieszkała, była w Berlinku, ale mamy tutaj jej ceramikę. Mamy pracę Magdy Ćwiertni. Mamy pracę również Wiesławy Nowogórskiej. Także Jurka Szalbierza. Ogromny zestaw, znaczy ogromny. Też skala tej instytucji, no instytucja nie jest z gumy, nie mogliśmy pokazać za dużo. Też mamy wiele plakatów. Wieśka Strebejki, który był fantastycznym projektantem. Niektórzy są bardzo zaskoczeni oglądając te plakaty, że ktoś w latach 70., 80. takie rzeczy tworzył. Ja nie wymienię tutaj wszystkich, bo autorów mamy zgromadzonych pracy 37. Tych prac tutaj w sali też jest kilkadziesiąt, ale oprócz tego znajdują się takie
stare plakaty z lat 80. z początku. Pokazują też pewien design, który wtedy tutaj obowiązywał, taki bardzo z myszką. Mamy też wydruki zdjęć, które pokazują chociażby Magdalena Bakanowicz, Hasiora. Taka ciekawostka a propos Magdalena Bakanowicz, to oglądając teczki, bo każdy artysta miał założoną teczkę, coś takiego jak VPN tylko, dotyczącą sztuki i ich dorobku. Tych teczek jest tutaj kilkaset. I też przeglądając teczkę Magdalena Bakanowicz, znalazłem jej rysunki gdzieś wykonane w Bolonii, w jakiejś kawiarni. Takie rysunki, na których pokazywała, co chce tutaj na wystawie w Gorzowie w 1987 pokazać. I stwierdziłem, że warto to też zademonstrować. Takie rysunki właśnie na serwetkach, czy na zwykłym papierze. Jest też list jej do gąsiorka, to też tutaj się znajduje na ekspozycji. Oprócz tego pokazaliśmy w teczkach też wszystkie wydawnictwa, które się ukazały od 1980 do dnia dzisiejszego. Także to wszystko można zobaczyć. Ale mówię, to też jest pewien procent zbiorów. To taka selekcja była moja głównie i Zbyszka Sejwy, ale wydaje mi się, że lepiej pokazać może mniej niż też za dużo, a jest to też sygnał, że u nas oprócz tego sławnego Hasiora, tej kolekcji, to są też prace inne bardzo cenne.